Istnieje pewna grupa osób, które po prostu są głupie. To nie jest tak, że mogli coś z tym zrobić, zmienić swoje zachowanie na pewnym etapie, stać się naraz inteligentni, pojmować wszystko jak leci, czytać książki maszynowo, no nie. Przy okazji, małe przypomnienie: głupota to jest w języku polskim niestety przeciwieństwo zarówno mądrości, czyli zgromadzonej wiedzy, jak i inteligencji, czyli zdolności do wykorzystywania wiedzy nabytej. My tego niestety nie rozróżniamy, według mojej opinii niesłusznie, ale wracając do clou. Głupi nie jest w stanie zrobić ze swoją głupotą nic. Istnieją jednak pewne kanwy, dobra i zła, które zawierają wartości uniwersalne, zrozumiałe nawet dla największego imbecyla. Między innymi należy do nich szacunek wobec osób niepełnosprawnych, które na co dzień zmagają się ze swoją niepełnosprawnością i mimo wszystko ją pokonują. Dlaczego o tym mówię? Ależ zapewne się domyślacie. Mamy tutaj sobie taki oto artykuł z donut.pl. Fani Mendzena pokłócili się ze sparaliżowanym Wojtkiem. Stephen Hawking jakoś sobie radził. Nie będziemy tutaj czytać tego całego artykułu, zacznijmy od tego, że poznajcie Wojtka. Wojtek Sawicki jest gościem, który choruje na dystrofię mięśni. Pokrótce jest sparaliżowany od dzieciństwa i postanowił przekroczyć swoje bariery, między innymi za pomocą technologii, czyli mediów społecznościowych. Właściwie tylko dzięki internetowi jest w stanie prowadzić swoją działalność, która polega na pokazywaniu jak wygląda życie normalnego, niepełnosprawnego gościa. Co myśli, jakie są jego odczucia? I tak się złożyło wyobraźcie, że raczył skomentować post do Prawdziwa linia podziału w polskiej polityce przebiega między Konfederacją a Pispo i Lewicą. My głęboko wierzymy w to, że każdy jest panem własnego losu, kowalem swojego życia. To, co w życiu osiągniecie, zależy głównie od Was. Ci, którym będzie się chciał uczyć, pracować, starać, osiągną więcej niż ci, którym się nie chce. Pozostałe partie chcą zabierać pieniądze tym, którym się chce i przekazywać tym, którym nie chciało. To jest główna linia podziału. Czy będziemy ludźmi, czy urzędnicy z politykami będą nam układać życie, a do tego karać tych, którym się chciało, a nagradzać tych, którym się nie chciało. Mówię wprost, jeśli poświęcicie dużo czasu na pracę, na naukę, nie nie będziecie go marnować na głupoty, to wasza kariera się rozwinie, coś istotnego osiągniecie. Państwo w tym może próbować wam przeszkadzać, ciągle zresztą to robi, ale nie może wam zabronić uczyć i się pracować. To od was zależy, do czego w życiu dojdziecie. To, co właśnie usłyszeliście, ja określam mianem coachingowe gówno, które rozjeżdża się przy pierwszych lepszych nieoczekiwanych zjawiskach losowych, i to też właśnie podsumował Wojtek Sawicki. Jeny, znowu te idealistyczne farmazony, spróbujcie być kowalem własnego losu z dystrofią mięśniową Duszena, gdy nie możecie ruszyć palcem. I to jest według mojej opinii bardzo dobra uwaga, która pięknie deklasuje te coachingowe gówno, opierającej się ściśle na kanwie wszechmożności, złożonej razem jakimś dziwnym cudem z kucowską koncepcją wolności, która to de facto tak naprawdę jest swobodą. Korwinistyczne idee opierają się na tym, że każdy człowiek jest wolny, a ograniczony jest jedynie przez swoją własną niemożność, która to wynika z jego własnej winy. Innymi słowy, nie istnieją żadne granice losowe, społeczne, kulturalne, a nawet jeśli to leżą one jedynie w gestii jednostki. Pierwszy lepszy przykład z brzegu. Jeśli najmniej na to chciałbym zostać policjantem, ale nie zdałem testów sprawnościowych, to kuc wstaje i mówi to jest twoja wina. Mogłeś codziennie wstawać rano, ćwiczyć, starać i wtedy byś dostał, a teraz nie dostałeś, bo jesteś leniwy, lwaku. Kuce nawet wyciągają to do ekstremum. Przykład idealny, Cerus, którego słyszeliśmy parę dni temu, otóż o ile dobrze pamiętacie, Cerus stwierdził, że jeśli ktoś zainwestował, a ten człowiek, u którego zainwestował, dajmy na to, dupą się wykręcił albo zbankrutował, to to jest wina inwestora, bo był głupi, nie otworzył trzeciego oka w dupie, nie przewidział, no jego wina. I ta narracja bardzo pięknie nam się rozjeżdża, gdy na horyzoncie pojawia nam się czynnik niezaprzeczalnie niezwiny człowieka. W tym wypadku choroba genetyczna. Kuce dostają małpiego rozumu, wywala im Error 404 Bluescreena, a potem. Ale rzeczywiście, że wracają do protokołów podstawowych, czyli agresji. Agresywnie, Wojtek zjechany został. Pierwszy ekspert konfederacki stwierdził: Steven Hawking, jako sobie radził. Stephen Hawking to nie był jakiś Charles Xavier z X-Menów, który potęgą swojego umysłu dupę se podcierał, tylko ktoś też musiał wokół niego latać. Jakże simplistycznie wygląda świat kuca, naukowcy są zajebiści i ze swojej inteligencji żyją, zostać nim może dosłownie każdy. Wystarczy codziennie wstawać rano, robić pompki, no chyba że jesteś sparaliżowany to nie, ale dzięki potędze, umysłu, kowal własnego losu, bla bla bla, coachingowe gówno i jesteś. A jak nie, uuu, to jesteś komuchem, jesteś lwakiem. Co by się chciało lwaku? żyć i żyć, tak? Już kit z tym, że oni opisują to tak, jakby patrzyli na świat oczami dwunastolatka, ponieważ trzynastolatek już wie, że istnieją odcienie szarości. Świat nie jest czarny, biały, tylko czasem nawet w kropki bordo. Nie, mnie najbardziej rozwala ten blue screen, a potem natychmiastowy powrót do ustawień fabrycznych. Przecież to jest rasowy NPC, moi drodzy. Ale nie martwcie się, dalej mamy jeszcze lepiej. Przede wszystkim, hejt. W sianiu jadu, defetyzmu i pierdolonym użalaniu się nad sobą jesteś ekspertem. E, bo, bo wiecie, jak ktoś opisuje swoje własne odczucia, to użala się nad sobą. No, chyba, że jest sławusiem mędzenem i nagrywa 2137 TikToków na temat tego. Jak go państwo niszczy, szkaluje, miażdżę jak podatki są na każdym kroku, pip wyskoczy mu z kosza, na śmieci się, nic nie opłaca, robi, nic dokładnie nie opłaca. To nie, to wtedy to jest dobrze. Wtedy to normalnie opisuje rzeczywistość. Bardzo dobrze gada, zamknij mordę, lwaku. Ale każdy, kto mówi inaczej, to już ma natychmiast zamknąć mordę! Nie zapomnijcie jeszcze raz pierdolić, jak kochacie wolność, jebani hipokryci. Kolejne rzeczy to znów ad personam. O Boże, ty zbanie, kiedy zrozumiesz, kretynie, że Konfederacja Władzy jest to więcej dla ciebie, oni zglaszali poprawkę, aby opiekunowi osób niepełnosprawnych nie zabierać zasiłku, jeśli podejmą pracę i co i Sejm odrzucił. Mówi wiele razy, ze takim jak ty trzeba pomagać! I jak zapewne się domyślacie, ależ oczywiście, że źródła jakiegokolwiek brak? A co do tego, że widzicie, widzicie, bo oni chcieli przepuścić poprawkę, ale no nie wyszło. Idąc tą logiką, kucyki czemu się nabijacie z doktora napierały, powinniście go nazwać doktorem habilitowanym, no bo przecież też podjął jakieś kroki w związku z swoją habilitacją. To, że ją przerwał. To jest inna rzecz zupełnie, no przecież podjął, czyli co czyj się liczy. Tak samo Konfa chciała podjąć jakąś poprawkę, ale nie podjęła, no czyj się liczy, że działa dla niepełnosprawnych, tak? Raz kolejny. Fikoły intelektualne byłyby tylko wytłumaczyć swojego guru, postrzeganie epizodyczne dyskusji, czyli wszystkie możliwe środki byłyby tylko zagadać jednego gościa, w ogóle nie patrząc na to, że one w dalszej perspektywie mają znaczenie. I przy tym wszechobecny, zasrany kaznodziejski paternalizm i patrzenie na innych z pogardą. To już jest. Nudne. I kiedy myśleliście, że nic bardziej popierdolonego tutaj się nie wydarzy, to oczywiście weszli pilowcy. Masz żonę źródło dochodu i piszesz ja Twitterze, nie mogąc ruszyć palcem. Jak widzieć dany ci los, przekułeś w niemały sukces. Żona źródłem dochodu. Kurwa no nie. No po prostu kurwa no nie. Boże, czy ty to widzisz? Bo żona zapierdala. Jak jesteś niepełnosprawny to się orzeń, będzie żona cię utrzymywać. Kuce jedno pytanie: jak się ma do tego całego waszego pierdolenia, że żeby zdobyć taką prawdziwą, prawdziwą, kobietę trzeba być takim prawdziwym, prawdziwym męcizną, wyciskać na siłowni, tam, yy, tworzyć jakieś różne cuda na kiju, chodzić na jakieś tam kursy pick-up artist, starać się robić fikoły, salta i w ogóle. A tutaj okazuje się, że taki niepełnosprawny według waszej logiki może od tak sobie podejść, dzień dobry, chciałbym żonę, proszę bardzo o to żona to może na cholerę wy cały czas tworzycie jakieś tam swoje kółka wzajemnej adoracji, jak to chodzicie na siłownię, jak to nienawidzicie kobiet i w ogóle. Może wystarczy sobie złamać kręgosłup i żona sama się znajdzie. To jest wasza logika. Większej głupoty i debilizmu chyba naprawdę to ze świecą szukać. Kończymy już pierdylionową, simplistyczną odpowiedzią. Od tego masz fundację! Bo przecież, jak wszyscy wiemy, fundacja to jest maszynka do robienia pieniędzy! Przychodzicie, zakładacie sobie taką fundację i od razu BUM! Jutro macie pieniądze! Po cholerę w ogóle ludzie idą do pracy, wszyscy sobie załóżmy fundację! Welge, słodku, co może wychodzi jednak, że kurde do tej fundacji to wpłacają ludzie. I wpłacają w konkretnym celu, na przykład, żeby wyprać pewne pieniądze, bądź też, żeby fiskus nie czepił się pewnych pieniędzy. Wszak dziwnym trafem, jakby się przyjrzeć, jakieś takie wszystkie większe fundacje mają dziwne powiązania z ludźmi, którzy są ich stałymi darczyńcami. Natomiast małe fundacyjki, które faktycznie, autentycznie odwalają, kawał dobrej roboty i pomagają ludziom, dziwnym trafem upadają z powodu braku środków. Kto by się spodziewał? Na pewno nie kuc, który chuja wie o normalnym życiu i karmi się bonmotami starego dziadka w muszce i jego sukcesorów, którzy gadają, jakby to fajnie było, gdyby zero jakichkolwiek obowiązków, zero jakichkolwiek rachunków, najlepiej to zero państwa było, no to wtedy by się żyło. Tak. Otóż nie. Państwo jest instytucją założoną przez obywateli, aby walczyć z szujami, którzy chcą naruszyć ich niezależność, tak między innymi prywaciarzami, kapitaluchami, złodziejami, obcymi mocarstwami i innymi zagrożeniami, a także aby sobie wzajemnie pomagać. Jeśli zlikwidujemy pewne gałęzie państwa, to w tym momencie traci ona swoje funkcje, a jeśli traci funkcję, to też rację bytu. Jeśli państwo straci rację bytu, to my wszyscy wpadamy do głębokiego Odbytu. Jak widzimy, kuce nie dość, że tego nie rozumieją, to jeszcze wykazują się gigantyczną wręcz pogardą wobec gościa, który, paradoksalnie, działa zgodnie z ideą paróweczkizmu i wolnorynkizmu. Wojtek Sawiecki to nie jest wujek Zbyszek, któremu w 82 urwało nogi, bo popijakuje do kombajnu wsadził dla jaj i teraz od rana do nocy siedzi pod monopolowem narzekając i żebrząc. Tylko ten typ. Podjął rękawicę, wziął udział w tym paróweczkowym kółku spierdolenia i nawet kiedy bierze w nim udział, daje do zrozumienia, to nie działa. Ta rzecz najbardziej korwinistów boli. Oni by chcieli, żeby to był jakiś lewa, który siedzi całe dnie, nic nie robi, ale nie. Wojtunia totalnie im nie pasuje do szufladki. A zatem, skoro nie są w stanie go wsadzić do żadnej szufladki, to go atakują ad personam, byliby dopiec, piec, byli dojechać. Typowe zachowanie każdego totalitarysty, zmiażdżyć wszystko, co nie pasuje do obrazka. Jak zwykle dajcie znać w komentarzach, co wy myślicie o tej sprawie i taka mała, niezobowiązująca prośba ode mnie. Jeśli macie ochotę i sposobność, napiszcie coś tam miłego Wojtkowi, żeby się nie przejmował frajerami czy coś podobnego. Tu tyle na dziś, dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału, jak zwykle zapraszam Was do obejrzenia kolejnych oraz w opis, ponieważ tam znajdziecie link do mojego maila, link do mojego patronite, jeśli chcecie wesprzeć kanał macie taką okazję, jeśli chcecie podesłać temat też możecie, tymczasem ja się z Wami żegnam, dzięki za obejrzenie, do następnego hej hej!